Cisza, spokój, rybne stawy i oni. Grupa emerytów oraz rencistów z koła policyjnego nr 28 w sobotę 22 lipca wzięła udział w zawodach wędkarskich, które odbyły się na terenie ośrodka Wodna Dolina w Pruchnej. Są to tradycyjne już od kilku lat zawody wędkarskie członków koła emerytów oraz osób towarzyszących, także właścicielem tych stawów wszystkich dookoła jest nasz też członek koła emerytów Stanisław Gabzdyl, który tu prowadzi tę wodną dolinę. Na zwycięzców czekały dyplomy i puchary. Aby znaleźć się w gronie wyróżnionych, trzeba było złowić najwięcej okazałych ryb, bo liczyła się waga. Ale zawodnicy postawili przede wszystkim na dobrą zabawę i spotkanie w gronie znajomych oraz rodziny. Jak się dzisiaj łowiło? Woda była mokra, zimna. Sprawdzał pan? Tak, pogoda nam dopisywała, uczestników było gdzieś około 30 i może nie to jest najważniejsze, było 30, ale w tym 30 było prawie 75% młodzieży. Młodzieży, które to cieszy, bo my jesteśmy już dziadki, my jesteśmy emeryci, a bierzemy ze sobą wnuków, córki, synów i to się liczy. Przekazywanie dalszemu pokoleniu, że można spokojnie spędzać czas, spokojnie łapać ryby i porozmawiać. Nie było żadnych jakichś takich zajść. Każdy się kulturalnie zachowywał i wszyscy się wspomagali. Jeden drugiemu podbierakiem pomagał, a kto złapał, to złapał, kto nie złapał, to i tak jest zadowolony, był na świeżym powietrzu, wśród swoich i było fajnie. Zawody wędkarskie w Pruchnej organizowane są od lat z okazji Święta Policji, które obchodzone jest 24 lipca. Święto Policji za niedługo, to czego w takim razie życzyć emerytom, policjantom? No wszystkim emerytom, żeby jak najdłużej tę emeryturę pobierali, nie? Czyli zdrowia. No właśnie. A policjantom tym czynnym? A policjantom czynnym, żeby bezpieczeństwa w służbie i wszelkiej pomyślności, wsparcia rodziny, bo wiadomo, że najważniejsza jest rodzina. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.